A to generalnie to jest taki całkiem przyjemny symulator do zadań robotycznych. Wydaje mi się, że go polecał tak z dobre ponad 1,5 roku temu Bartek Kruszt, czy coś o nim wspominał, potem trochę się nim bawiłem jeszcze. Generalnie jak dla mnie zaletą tego symulatora jest to, że ma bardzo dużą bibliotekę robotów i przykładów, które w zasadzie nie wymagają pisania żadnych koszmarnych XML-i czy innych plików konfiguracyjnych, jak to czasami w ROSie jest. Tak, generalnie biblioteka przykładów obejmuje co najmniej kilkadziesiąt różnych scenariuszy, więc źródła do nauki są całkiem bogate. Tutaj te scenariusze praktycznie obejmują wszystko od jakichś konkretnych przykładów dla pojedynczych robotów, jak na przykład przykłady dla pioniera z już działającym praktycznie robotem. Po z jakieś Jakieś naprawdę zaawansowane przykłady związane z tarciem i zachowaniem się brył i poszczególnych elementów w środowisku symulatora. Tak słowem ogólnego przedstawienia tego środowiska. I generalnie nawet, żeby zacząć się bawić z tymi robotami, nie potrzeba stawiać symulatora razem z ROSem, ponieważ on już wewnątrz swojego własnego środowiska ma możliwość utworzenia różnych sterowników dla robotów. Może, że to jest co najmniej kilku języka, bo tutaj domyślnie wiem, że jest C++, C, jest Java, jest Python, jest MATLAB. MATLABa i Java raczej nie pokażę, bo MATLAB na pewno wymaga zainstalowanego MATLABa. Nie korzysta z Octave'a. Przynajmniej trzeba by to rozwiązać w jakiś walczyć z konfiguracją. Więc logikę robota można, jak widać, zacząć pisać praktycznie już w samym symulatorze. Teraz przejdę do konsoli, bo tak naprawdę chciałem pokazać, jak łatwo można symulator podpiąć sobie do ROSa.
Ktoś mi się ma niewyciszony mikrofon i trochę się tłucze gdzieś w tle. To mam utworzony taki przykładowy world do symulatora. Że odpalę sobie rozkora. W tym świecie znajduje się wisząca nad całą mapą kamera. To jest taki przykład, prosty przykład jej. A na razie ona nic nie nadaje, bo jest wyłączona. Ale każdy dodany robot, bo jak na przykład ta kamera ma swoje serwisy, które oczekują na z którymi można się skomunikować, a ta kamera nazywa się kamera bocik. Mogę sobie ją usunąć. Mogę więc teraz po zresetowaniu symulacji nie powinno być żadnego serwisu związanego z kamerą i praktycznie cała praca związana z dodaniem robota, który może współpracować z ROSem, to jest znalezienie odpowiedniego robota w bibliotece. Tak jak tego. Aha, jedna rzecz. Jeżeli się coś robi z symulacją, trzeba pamiętać, żeby cofnąć ją do początku i zapauzować, bo w przeciwnym razie przy wszelkiej próbie ponownego odpalenia symulacji się straci wszystkie rzeczy, które się dodało do niej. To jest taka dość istotna rzecz. Więc tak, mam dodanego robota. Każdy robot ma możliwość dodania kontrolera. Czy to tak jak w tym przykładzie, który wcześniej pokazałem, jakiegoś gotowego, czy gotowego pliku, który jest gdzieś umieszczony w projekcie i można go edytować bezpośrednio tutaj w symulatorze, czy można wybrać po prostu ROS. A wybranie ROS-a spowoduje, że dobra. Czemu mi usunęło robota? Spróbujmy z innym pionerem. Prawdopodobnie nie miałem zapauzowanej na samym początku symulacji. Tu jest właśnie gotowy kontroler podłączony. Można sobie go otworzyć przez edit, podejrzeć, ale
Można wybrać roz i dobra, to inaczej muszę to zrobić. Nie wiem, czemu się w taki sposób aktualnie zachowuje ten symulator, ale mogę to zrobić w taki sposób, że nadam mu kontroler ROS i zapiszę świat jako sample 2. Dzięki. I przeładuję symulator, więc teraz aha, dobra, wiem czemu. Robot stał na pałę na kaczce i miał z nią problem, ale zaraz. Aha. Dobra, teraz jest ok. To mój błąd polegał na tym, że odpaliłem symulator z normalnie przez system, a nie odpaliłem go z konsoli, a w sytuacji, w której się nie odpala go z konsoli, on nie wczytuje wszystkich rzeczy, które są sourceowane w BashRC i nie może działać, bo po prostu nie ma zależności spełnionych. Ale teraz, kiedy mam działający kontroler z dodanym robotem, widzę wszystkie serwisy, które należą do tego robota i mogę się z nimi skomunikować, więc odpalę jakiś topic, na przykład SO7, żeby mieć jakiś czujnik, który coś nadaje. Value 1. Mam odpalony czujnik. Powinienem go mieć teraz na liście topików. Więc komunikacja z robotem jest w zasadzie bardzo prosta. Wystarczy wysłać mu jedną informację na serwis, żeby uruchomić i skomunikować się. Teraz odpalę mu jeden z silników. Tak, tutaj te serwisy, które są wystawione, są wszystkimi praktycznie możliwymi, wszystkimi możliwościami komunikacji z czujnikami, które są, więc tego jest bardzo dużo, nawet w tak prostym robocie jak Pioneer. Right wheel i interesuje mnie velocity position, bo w robotach z tego symulatora trzeba ustawić position najlepiej na nieskończoność, żeby koło w ogóle mogło się kręcić.
Tutaj po prostu coś bardzo dużego i w sumie wysyłając trzy wiadomości udało nam się uzyskać dostęp do jednego z sensorów robota i odpalić koło. Ale to w sumie nie do końca nas interesuje sterowanie robotem z konsoli, więc przygotowanego rozlauncza z takim bardzo prostym projektem line followera. To jest bardzo prosty line follower, on nawet nie ma tam pita. Żona go tak naprawdę. Jak widać, kontrolerem jest ROS, więc wszystkie serwisy tego robota są wyrzucone w ROSie. On ma odpalone trzy sensory, więc ma GS0, GS1, GS2, to są od Ground Sensor, czy czujniki linii po prostu. Architektura tego jest bardzo prosta. Tutaj nie widać serwisów, ale sterownik jest tak naprawdę bardzo prosty. Inicjalizacja robot kontrolera. To jest po prostu klasa, którą otworzyłem. Trzeba odpalić serwisy do czujników. Trzeba odpalić sobie, znaczy utworzyć sobie, odpalić sobie koła, ustawić ich zadane pozycje na nieskończoność, otworzenie subskryberów do poszczególnych czujników linii, timer, żeby nasz sterownik sobie cyklicznie tam sprawdzał, co mu wczytały subskrybery i podejmował decyzję co do sterowania. Więc jakby no, inicjalizacja prostego kontrolera ma 20 parę linijek. I przede wszystkim no, jedynym XML-podobnym plikiem, który trzeba tutaj skonfigurować, to jest RosLaunch. Co jest według mnie dość dużą zaletą.
Dodatkowo każde dodanie nowego sensora do robota jest bardzo proste, bo tutaj drzewko, które jest po lewej stronie odzwierciedla tak naprawdę jakiś plik XML i wystarczy tylko znaleźć odpowiednie miejsce, kliknąć Add New i mamy dostęp do bardzo bogatej listy różnych czujników. Czy to takich standardowych, w sensie akcelerometr, kamera, lidar, które można samemu sobie dowolnie skonfigurować, czy to już jakiś czujników dostępnych razem z symulatorem. Devices i tutaj mamy dostępnych producentów urządzeń. Możemy sobie dodać jakiś wielki lidar, który jest pewnie większy od samego robota, którego tu ma w przykładzie. Albo taki malutki lidarek, jak jest. W sumie też nie jest malutkim lidarkiem. Na przykład turtlbocie wykorzystywany. Z takich całkiem fajnych cech tego jest na przykład to, że można dodać opcję. Dodać świetlenie linii z sensorów. Można też zmodyfikować same sensory. Zmodyfikuję po prostu ten plik z zewnętrznego iBotsa. Z fajnych feature'ów właśnie jest między innymi ta kamera, która pozwala na takie rzeczy jak włączenie w niej od razu w symulatorze wykrywania obiektów, więc można dodać do niej Można dodać to niemożliwość wykrywania obiektów, a
sobie to dodam po prostu. O. Jakiś prosty obiekt, jak piłka ping-pongowa. Piszę to. Aha. Mam dwa serwisy o nazwie związane z kamerą. Albo dwa obiekty, które nazywają się kamerą. Że sobie nazwę serwisu do kamery. Zawsze zapominam, wpisałem wartości. Mam i odpaliłem podgląd z kamerki. Teraz co chcę zrobić, to dodanie, uruchomienie w niej rozpoznawania. Enable segmentation. Dobra, podczas tworzenia noda zapomniałem pozwolić jej na segmentację. Już to poprawiam.
I on tutaj się kręcąc powinien. Wypluwać nazwy znanych obiektów. Do końca jestem pewien, czy on ma problem z tą piłką akurat, bo jestem pewien, że zasadzie to, co zrobiłem, to jest powtórzenie tego. Co jest dostępne w W tym przykładzie efekt miał być taki, że po prostu w okienku tu widocznym będą wyświetlane wszystkie obiekty, które kamera widzi, ale w ogóle musiałem coś pomieszać. Więc tak, to była taka krótkie pokazanie, co jak stosunkowo prostą i szybką konfigurację oferuje WeBots. Że czy są jakieś pytania? Bo zaraz zacznę na żywo pisać PIDA do tego line followera. To ja mam w sumie pytanie. Da się WeBot używać na zewnątrz RAS-a w miarę wygodnie? Czy to jest tak samo zintegrowane jak Gazebo? Sumie to na samym początku pokazywałem, ale tak, w zasadzie ROS jest tutaj dodatkiem i to jest taki bardzo fajny, automagiczny kontroler do robota, który tak naprawdę generuje wszystkie rzeczy, które ROS
potrzebuję, żeby się z tym robotem komunikować, żeby obsłużyć jego wszystkie czujniki i efektory. Ale tak naprawdę tutaj w ogóle nie potrzeba żadnego połączenia z ROSem. Można zacząć pisać skrypt w Pythonie, który jest wczytywany przez WeBotsa i steruje robotem. To jest poprawa, jest przykład takiego skryptu właśnie dla IRBA na przykład. Aha. Wezmę jeszcze raz to, może uruchomię. Więc te domyślnie WeBots pozwala na przypisanie każdemu, do każdego robota kontrolera. Na przykład jak tu jest Inverse Kinematic przypisana do IRBA. I tu w tym wypadku to jest skrypt w Pythonie, który steruje robotem tak, żeby podążał za piłką. A, to... Można na przykład wjechać piłką w podstawę i... Kurczę, szkoda, że nie ma Kurosza, chyba że jest i ukrywa się pod jakimś innym nickiem, bo on kiedyś strasznie narzekał na WeBotsa. Z tego powodu ja nigdy nie dałem mu szansy. I teraz, czy są tu jakieś wady, o których jeszcze nie wiem, w porównaniu do Gazebo i no, jak się nazywa to drugie? W porównaniu do to drugie, to Wirep. Drugie to jest, chyba teraz się to nazywa Copelia Sim. A, no. To wydaje mi się, że w porównaniu z Gazebo to jest to właśnie, że praktycznie niepotrzebna jest żadna wiedza na temat ROSa, żeby zacząć pisać jakiś prosty kontroler sobie. Też nie trzeba tworzyć, można edytować tutaj w tym graficznym edytorze wszystko, nie trzeba tworzyć jakichś plików opisu tego robota. Co prawda wszystkie roboty i tak są opisane w pliku tekstowym, który tutaj potrafi czasami być dość przerażający, ale to nie ze względu na jego strukturę, tylko na przykład na to, że tu też jest opisana bryła tego robota. Więc tutaj niektóre rzeczy potrafią być absurdalnie długie, jeżeli chodzi właśnie o opis jakichś punktów na tej bryle. W stosunku do Copeli to głównie to, że to jest darmowe oprogramowanie, obecnie jest to open source. Z tego co kojarzę, ich model biznesowy zakłada to, że sam symulator jest open source'owy, ale jest płatny support do niego. W sensie mają swojego Discorda, gdzie można się z nimi komunikować normalnie, ale mają też kanały, które są zamknięte i są zarezerwowane dla jakichś bardziej płatnych użytkowników. O, na przykład ten Premier Service.
Nie bawiłem się za dużo też z jakąś symulacją fizyki, więc nie potrafię powiedzieć, jak ona działa tutaj. Chociaż tu z przykładowych światów poza samplami właśnie związanymi z No właśnie według. jakimiś konkretnymi fizycznymi rzeczami, to na przykład jest tu zamodelowany DJI Mavic. I to raczej nie jest jakaś taka prosta symulacja, tylko ona uwzględnia jakieś elementy fizyczne, bo na przykład mogę wziąć, dodać mu doczepić mu lidar. Nie, to nie ten. Ten nie jest dokładnie zamodelowany, ale zdarzyło mi się doczepić do niego jakiś element, który spowodował, że po prostu spadł na ziemię i nie był w stanie się podnieść do góry. No, to jeszcze nie świadczy o tym, że to jest skomplikowana fizyka, nie? Bo można drona zamodelować jako, no nie wiem, trzy siły działające w dół, nie? Sorry, w górę. Więc jakby na przykład, ktoś Z mu na śmigło takich. zamontował i on by spadł, to by było, to by świadczyło, że tam jest skomplikowana fizyka. Podejrzewam, że raczej śmigła nie są tak symulowane jako obracające się elementy, z które mają jakiś przepływ powietrza. Raczej one po prostu mają zadaną jakąś wartość siły, którą generują. Z takich innych fizycznych rzeczy, co kojarzę, to Dobra, jakby w sumie to wygląda super ciekawie, bo nie jest jak gazebo, że trzeba tego cholernego ROSa wgrywać, bo mnie takie rzeczy mało interesują, a jest open source'owy, więc można łatwo z jakimś swoim projektem zintegrować, zrobić jakąś automatyzację. A VREP, jakby największa wada VREPa to jest to, że on jest półzamknięty. I nie wolno go jakby użyć, nie wolno go zmienić. No, dla mnie taką w sumie tą zaletą tego, nawet jeżeli mówimy o integrację z ROSem, to jest to, że ja jestem w stanie tutaj po prostu odpalić Roskora, odpalić Webotsa. I dodać do niego jakiegoś robota, praktycznie sumie, na przykład Turtlebota. Ale aha. Dobra. Wspominałem o tym, że to trzeba zrobić, czyli przyjechać na początek symulacji.
dodać mu kontroler ROSA, no i Czy WeBot nie był kiedyś płatny? Nie był zamknięty, nie miał zamkniętego kodu źródłowego? Właśnie oni mieli zamknięty kod źródłowy, ale od 2018 otworzyli go. A, widzisz, to tego nie wiedziałem, to dlatego nie lubiłem się z WeBotem, bo to było zamknięte. Dobra. Bo pamiętam, że używałem go dla NAO i dla NAO była darmowa wersja. W takim razie musiała istnieć zamknięta. Okej, to fajnie. No nie, obecnie obecnie mają płatne wersje, ale one się bardziej opierają na tym, że to są jakieś związane z dodatkowym supportem czy konsultingiem. Dodatkowo mają według mnie bardzo przyjemną dokumentację. To już jest zapewne długi czas rozwijane oprogramowanie, ono może być naprawdę całkiem fajne. Ja powiem tylko, że pierwsze takie przygody z webotami, jak jeszcze nie było to open source'owe, takie sprzed 10-12 lat, nasze były takie, że niestety tam było sporo różnego rodzaju błędów. Kiedy chcieliśmy na przykład modelować roboty Minisumo za pomocą tego urządzenia, okazało się, że w momencie, kiedy robot jest wyposażony w czujniki podczerwieni i czujniki dotykowe, to w momencie, kiedy czujnik podczerwieni trafiał w czujnik dotykowy, to go uruchamiał na przykład. Także że to był kłopot, który był właściwie nie do obejścia wtedy. Ale no, pewnie wiele tego typu błędów jest już wyeliminowanych. Nie tak, no ja widzę jedną potencjalną wadę, że wspierają tylko jeden silnik fizyczny, bo na przykład takie gazebo jest bardzo fajne, że tam są cztery, które są no, obywatelami pierwszego świata tego gazebo. Można po prostu zmienić w dowolnej symulacji ten silnik i to działa no, tak samo, tylko, no, tylko zmienia się silnik i pewne zjawiska fizyczne są inaczej modelowane i można To porównać jest ze na sobą silniki. pewno ważne, bo też mieliśmy kłopot na przykład na początku po zamodelowaniu Dohio i robota, że te roboty nie chciały się przemieszczać po tym Dohio i okazało się, że całość spada w polu grawitacyjnym z przyspieszeniem ziemskim, w związku z czym nie ma tarcia między kołami a Dohio i trzeba było umieścić cztery żółwie, które były na jednym słoniu i podpierały całość, żeby przestała spadać. Jak tylko przestało to spadać, to od razu roboty zaczęły jeździć. No ale też było trochę zabawy z tym, żeby się dowiedzieć, że tam jest takie zjawisko. Już nie pamiętam, jak tam dokładnie to było modelowane, ale był z tym kłopot. No ja widzę, że tu jest. Są dostępne jakieś fizyczne pluginy. Tylko pewnie. Wydaje mi się, że większość fizyki jest związana z
No tak, tu chyba nie ma możliwości wybrania jakiegoś innego silnika poza tym domyślnym. A. Ja nie widzę nigdzie możliwości wybrania. Chociaż może... Ja właśnie sprawdziłem w dokumentacji. Wspierają tylko jeden. Mhm. To jest Open Dynamics Engine. Wspiera go też VREP i z tego co pamiętam on działał całkiem przyzwoicie. No ale szkoda, że nie można porównać w łatwy sposób z innym. Czy w sumie patrząc po tutaj tych przykładach, to o, tutaj jest trochę takich fizycznych przykładów też. Jest jakieś starcie związane. Tylko też zauważyłem, że nie wszystkie z tych przykładów działają tak, jak powinny. No właśnie, jeżeli bym miał taką dość dużą wadę tego symulatora wymienić, to, że no, baza tych przykładów jest duża, ale to nie jest tak utrzymane dobrze jak w niektórych komercyjnych produktach. Nie? Więc możliwe, że się coś w API zmieniło i przykład nie działa tak, jak powinien.